Witajcie, Ancymon, jestem Matt i dziś pogadamy sobie o pewnej osobie z internetu, która na swoim Twitterze napisała: kto nie śpi ze mną? I na tego tweeta otrzymała odpowiedź: a kto chciałby z tobą spać? Autor posta na tą odpowiedź napisał krótko i zwięźle: twoja stara. Pomyślicie sobie, można przecież było pocisnąć zupełnie inaczej. Powiecie, co to w ogóle za prostak, co to za dzieciak, co to za chamidło. A ja powiem wam, że to Maja Staśko. Ta sama Maja Staśko, która wielokrotnie pisała, jak to walczy z hejtem, i ta sama Maja Staśko, która wielokrotnie powtarzała, że hejtem nie należy zwalczać hejtu. Mati, no ale przecież chłop napisał chamsko, więc ona też napisała chamsko. Oczywiście. Normalnie miałbym to w dupie, ale jeśli ktoś chce ciągle świecić przykładem, gdy ktoś ciągle moralizuje i gdy ktoś ciągle mówi, żeby hejtu nie zwalczać hejtem, to czemu by tego nie wytknąć palcem oraz po raz kolejny? Piękny obraz Maji Staśko hipokrytki nam się tym wszystkim maluje. Dobra, moi drodzy, ale musimy chociaż chwilkę odpocząć. A jak odpocząć krótko, to chociaż porządnie. No a jak już mówię o krótkim i porządnym odpoczynku, to mam na myśli SteelSeries. Chcesz obejrzeć film albo posłuchać muzyki? Proszę bardzo. Arctis i piątki z dźwiękiem 7.1 Surround, który nie tylko pozwoli ci zanurzyć się dosłownie w dźwięk, ponieważ jeśli znajdzie ci ochota na partię twojej ulubionej gry, usłyszysz nawet najmniejszy ruch swojego przeciwnika. I nie chcę powiedzieć wam, że jest to legalne czytywanie, ale też nie będę wam mówił, że nie jest to legalne cheatowanie. A jeśli już o rozgrywce mowa, no to na zewnątrz mamy zimę, śnieg pada, trzeba się ciepło ubrać, jakaś czapeczka, jakieś kalasony, jakaś kurteczka, jakieś rękawiczki. I dlaczego w ogóle wam o tym wszystkim mówię? Ponieważ Rival 5 oraz Prime swoim kształtem do dłoni pasują dosłownie jak rękawiczka. Rival 5, 9 programowalnych przycisków i 85 gramów wagi, i Prime 5 programowalnych przycisków i 69 gram wagi. Decyzję pozostawiam tobie. No i pozostając jeszcze chwilę w tematyce gier, jedyny i niepowtarzalny, bądź jak nasi bracia z zachodu zwykli mawiać, last but not least, Apex 3 TKL. Nowa i tania klawiatura od SteelSeries, która jest odporna na kurz i zachlapania. Dodatkowo jest super cicha. Co w przypadku dzielenia z kimś pokoju jest idealnym rozwiązaniem. Wszystko idealnie łączy się w jedną całość wraz z aplikacją od SteelSeries, która pozwala nam na pełną personalizację oświetlenia. Czy mogę dodać wam coś jeszcze? No nie wiem, może na przykład to, że święta już zaraz, a link do klawiaturki macie w przypiętym komentarzu oraz w pierwszej linijce opisu tego filmu. 29 listopada Mata wydał piosenkę pod tytułem MC. Tytuł można interpretować jako MC, czyli Master of Ceremonies, co z kolei oznacza rapera o wysokich umiejętnościach. Tytuł może również oznaczać skrót od McDonald's, o którym ostatnio było bardzo głośno za sprawą zestawu Maty, trendu z wylewaniem maczy przez osoby, którym ów napój nie podszedł, a także pewnej, co to w ogóle za prostak, co to za dzieciak, co to za chamidło, wegetarianki, która postanowiła zrecenzować zestaw, jedząc z niego tylko frytki, ciskając burgerem u podłogę na znak swojego sprzeciwu, który jednocześnie poparła, kupując sam zestaw. Jeśli ktoś z was dotąd nie wiedział, kim jest Maja Staśko, to w tym momencie wie już o niej wszystko. We wspomnianej piosence Mata nawija: czasem 16 godzin dziennie w studiu, no a czasem na kanapie, ale wstaję po południu i nie tyram na etacie, dlatego szanuję pracę. Ty wylewasz maczy, głupia pizza. Jak to wbiłem kwestię dziury ozonowej, skoro prosiłem prezesa, żeby zrobili schabowe. Jakbym tego nie wziął, to i tak by wziął to sobel, a z*** to tyle krów, ile w Chinach ginie w dobę. W mediach zawrzało, ponieważ dziennikarze powiązali głupią p***dę z Mają Staśko. Co więcej, Maja Staśko sama powiązała ze sobą głupią p***dę. Na swoim Twitterze napisała: Mata dołączył do grona moich hejterów. Wolę być głupią p***ą niż człowiekiem, który wyzywa kobiety od głupich p***. W sumie to nawet nie ma żadnego potwierdzenia, że chodzi o nią, ale też nie ma żadnego potwierdzenia, że nie chodzi o nią. Kolejnego dnia Maja Staśko postanowiła, że przeprowadzi wywiad z samą sobą, opowiadając i odpowiadając na wszystkie rzeczy związane z tą całą sprawą. I tutaj, moi drodzy, specjalnie dla was potnę fragment swojego live'a, na którym właśnie opowiadałem tą sytuację, ponieważ uważam, że płynąłem tam tak cudownie, że aż szkoda, żeby to się zmarnowało. Dodatkowo, jako uatrakcyjnienie tego materiału, za każdym razem, gdy w fragmencie pojawi się zwrot głupia p***, napijcie się wody, ponieważ nawet gdy jest zimno, gdy jest zima i już nie ma słońca i nie jest tak gorąco, należy pić wodę, moi drodzy. W ogóle dbajcie o swoje zdrowie. Ja teraz na przykład jestem chory i ledwo gadam. Mata nazwał mnie głupią p***ą, ogłosiły wczoraj media. Sama tak ogłosiłaś. Ty. Hola, hola. Wolę być głupią p***ą niż człowiekiem, który wyzywa kobietę od głupich p***. Dlaczego Mata miałby mnie tak nazwać? Bo myślę, że temu skrytykowałem jego decyzję. Fajnie, że Maja Staśko masz tego świadomość chociaż. Dlaczego Mata miałby mnie tak nazwać? Bo miesiąc temu skrytykowałem jego decyzję o współpracy z McDonald'em. Z gestem, za który przeprosiłem, ale merytorycznie, z naciskiem na antykonsumpcjonizm i przemysłowo za zwierząt bez obrażenia chłopaka. Czyli wiesz, za co nazwał ci głupią p***ą. No to spoko, to fajnie ma. Żaden głupi gest nie usprawiedliwia takich określeń. A czemu nie? Jak robisz głupi gest, no to ktoś cię może nazwać głupkiem. Zwłaszcza przed setkami tysięcy słuchających. A ty, Maju Staśko, chciałem tylko przypomnieć, ty wykonałaś ten swój hejterski, obrzydliwy gest rzucania jedzeniem przed 187 tysiącami odbiorców. Więc też przed setkami tysięcy ludzi. W ten sposób Mata dołączył do moich hejterów i dołączył mi sporo nowych hejterów.
matce? Czy to w ogóle o mnie? Niektórzy uważają jednak, że to nie o mnie, tylko o innych osobach, które wylewały macze w ramach trendu na TikToku. To nie ja zaczęłam twierdzić, że to o mnie. No właśnie, media tak piszą, ale już go zaatakowałaś. Więc Maju, przestań pierdolić. Spider's Web, TVP Info, o, ura bura, szef podwóra. Prost, Plotek, Pomponik, Glamrap. No to kur... wszystkie szanujące się portale. No ale ty jesteś też bardzo szanującym się portalem i twój cały Twitter, więc należy do tego grona zajebistego. Rozsiądź się, pasujesz idealnie. Wszędzie tam, zwykle w tytule, to ja jestem uznana za głupią p***ę. Skąd to się wzięło, moi drodzy? Skąd to się wzięło? Nie mam pojęcia. Czy jednak uważam, że to o mnie? Gdy dostałem pierwszą wiadomość od fana Maty, że Mata mi pocisnął, jestem głupią p***ą, zajrzałem do tekstu i uznałem, nie no. Ja nie wylałam maczy. Olałam temat. No widzicie. Tak, ale jednak wolę być głupio p*** człowiekiem, który wyzywa kobietę od głupich p***. Dlaczego kobiety? Skoro napisał szanej pracy, ty wylewasz maczy, ty głupia p***. Może mężczyźni też są głupimi p***ami. Maja, weź się otrząśnij. Weź jakiś ten, kotwicę zarzuć, bo odlatujesz strasznie. Dlaczego bardzo łatwo to skojarzyć ze mną? Dlaczego to ma głupia p*** skojarzyć bardzo łatwo z małą staczką? Czekajcie. Nie mam pomysłu. No nie mam pomysłu, moi drodzy. Nie mam kompletnie pomysłu. Twierdzenie, nie tyram na etacie, dlatego szanuję pracę. Jest dość żenujące. A czemu piszesz, że żenujące? A czemu to piszesz? To jest hejt. To jest hejt. Więc skoro ty piszesz w taki sposób, że to jest żenujące, że ktoś tak napisał, to nie dziw się, że ktoś napisał, że jesteś głupią p***. To hejt rodzi hejt. No, sama jesteś hejterką w tym momencie, Maju. No niestety, no. Ludzie nie nastawiają drugiego policzka, tylko w ten drugi policzek napierd. Większość ludzi pracuje na etacie, także ja. Na Twitterze? A poza tym, gdyby on tego nie wziął, to wziąłby Sobel. Aha, to rzeczywiście merytoryczny argument. Tak samo jak twój, że kupiłaś tego burgera, żeby pokazać go, jednocześnie przyczyniając się do tego, że kolejne mięso zostało sprzedane. Tobie. Wegance. Gratuluję, Maju. Chłopak kręcił się i wykręca niezbyt udanie. To nie jest kręcenie, wykręcanie. To w tym momencie ty się wykręcasz, że nic złego nie zrobiłeś, albo że on robi coś w sposób absurdalny. Dodatkowo trend z wylewaniem maczy robiło mnóstwo osób. Tu mamy liczbę pojedynczą. Jedną głupią p***ę. Głupia p***a była skierowaniem do słuchacza. Jeśli zrobiłeś to, to jesteś głupią p***ą. Tak samo jak ja mówię, witajcie Ancymony, witam wszystkich. Natomiast czasem mówię, jeśli oglądasz to Ancymonię właśnie w tej chwili, nie subskrybujesz, zachęcam cię bardzo serdecznie do subskrybowania, czyli personalnie. A czasem mówię, no Ancymony, zachęcam do subskrybowania Ancymona, czasem mówię personalnie do ciebie właśnie Ancymonie, właśnie do ciebie. Czasem właśnie do ciebie. A Maja Steszko tego dalej nie rozumie. Mówię do ciebie, czyli mówię do wszystkich, ale zwracam się personalnie do ciebie, bo akurat teraz mówię do ciebie. Akurat teraz mówię do ciebie, mój drogi Ancymonie. A Maja Steszko tego nie rozumie. To jestem głupio p***o czy nie? Maju, odpowiedz sobie sam. Wszak to, co sami o sobie myślimy, jest najważniejsze. A jednocześnie to przecież niejednoznaczne. W każdej chwili Mata może się od tego odciąć. To nie o niej, tylko o innej głupiej p***cie. O innej głupiej p***cie. Widzicie, to jest fajne. Czyli Maja Staszko powiedziała, że jest głupią p***ą i że ten tekst jest o innej głupiej p***cie. Zajebiście. Łatwo obarczać Kurskiego, bo to znajdzie poklask, ale hejtowanie aktywistki, która od lat wspiera osoby po... która poza tym, że wspiera osoby po przemocy, od pierwszeństw w internecie jest równoznaczna z hipokryzją, z dwulicowością. Ze swoim researchem. Dodaj do tego, jesteś aktywistką i pomagasz, faktycznie, ale w internecie na YouTubie tworzysz taki szajs, takie gówno, że nie, że brakuje słów czasem. Naprawdę mają. Ze strony Maty Asekuracyjny Dis, ochrona przed krytyką, strach przed pozwem, gówno. A może rzeczywiście nie przemyślał tekst i nie spodziewał się takich reakcji? Powiem wam tak, zapewne Mata w tym momencie ma totalnie wysrane w te wszystkie posty i je sobie pizza na przykład. Czy to o mnie, czy nie, nazywanie kogoś głupio p*** to hejt. To już chyba czytaliśmy, prawda? Czyli głupio p***. Nie. Analiza intencji jest w tej chwili wtórna, bo konsekwencje tych słów są jednoznaczne. To hejt, który we mnie trafia, każdy hejt w ciebie trafia. Ktokolwiek powie Maja, to wiesz, że już o tobie jest. W sposób przez hejt, jeśli nie wobec mnie, to wobec innych osób, jego widzek i widzów, których miałby nazwać głupią p***ą. Mata traktuje jak innych hejterów. Trochę mi ich żal, trochę liczę, że przepracują swoje frustracje, a trochę czekam na konsekwencje. Bo ile można lecieć na obrażanie ludzi i jest jeszcze na tym zarobić? 9 lat. 9 lat, moi drodzy. Nie, no 9 lat to nie, ale 5. Wolę być głupio p***, mężczyzną nazywającym kobiety głupimi p***. To dyskryminacja, bo on mężczyzn też mógł nazywać głupimi p***. Tego samego dnia Maja Staszko prowadziła transmisję na żywo i potwierdziła po raz kolejny, że o ile swoje teksty przygotowuje na spokojnie, o tyle wypowiedzi na żywo są synonimem totalnej klapy. Mata to młody chłopak na dodatek banan, który na nic w życiu nie musiał pracować. No to też mnie, szczerze mówiąc, bawi. Gość pisze, czasami 16 godzin dziennie pracuje, a czasami nie wstaje z kanapy. I że on nie musi pracować na etacie, więc szanuje pracę. Nie wiem, mnie to strasznie bawi, bo wiecie, jakby, no to jest strasznie zabawne ogólnie, bo jest to gość, który
nie ma pojęcia, co to jest praca, nie ma pojęcia, co to jest praca na etacie, praca na kogoś, praca, która nie wiąże się z jakimś zajebistym prestiżem i ambicjami i tak dalej, tylko po prostu normalna praca, którą podejmuje większość ludzi i próbuje teraz wmawiać większości ludzi, że on szanuje pracę i jednocześnie robi to w tym samym wersie, w którym nazywa dziewczyny głupimi f***ami. Z jednej strony Maja Staszko chce ludziom pomagać, chce ludzi wspierać, chce pisać bardzo mądre rzeczy, które będą takie pokrzepiające. Jednak w momencie, gdy dochodzi do zgrzytu między nią a kimś, to lubi bardzo wchodzić z buciorami w życie prywatne, o którym nie ma kompletnie zielonego pojęcia. Krzywdzące domysły, o których pisze tak bardzo często, również sama bardzo często popełnia. W momencie, gdy prowadzi transmisję i myśli, że słowo wypowiedziane na tym live'ie nie zostanie wyciągnięte i zapisane. Na samo zakończenie chciałem pokazać Wam, jak Maja działa pod wpływem impulsu pod jednym ze swoich zdjęć na Instagramie, a raczej pod komentarzem, na który najpierw odpowiedziała, a później już milczała. A kobieta nazywająca inny głupią p*** już mogłaby być, bo jakoś tak dziwnie to ujęłaś w poście. No tak, w sumie bez sensu. Nie mogłabym. Ale jednak jest różnica, gdy mówi to mężczyzna. Dlaczego jest różnica? Czyż feministki nie walczą o równouprawnienie? Kobieta może cię wyzywać i jest okej, ale facet już nie? Hejt to hejt. Niezależnie czy mówi to kobieta czy mężczyzna. Ma takie samo znaczenie. Jaka jest różnica? Ja nie widzę żadnej. Wyzywanie to wyzywanie. Obojętnie czy jesteś kobietą, mężczyzną czy osobą niebinarną. Podwójne standardy. Maju, ja wiem, że mój film, w którym komentuję twój post w sposób prześmiewczy będzie dla ciebie przemocowy. Dlatego właśnie korzystając z okazji odpowiem na twoje zarzuty już w tym filmie i jednocześnie ucząc się od najlepszych. Twoja stara. Dziękuję wszystkim osobom wspierającym, które ten film zobaczyły wcześniej. Tu macie Instagrama, tu macie Select Shop, a tu macie Discorda. Zapraszam bardzo serdecznie. Fajni ludzie, fajne gierki, można pograć, filmy pooglądać, popisać, pogadać. Jest wszystko. Pamiętajcie, co z Boga to nie ja. Trzymajcie, cześci. Bye. Jakiś czas temu powiedziała, że skontaktuje się z prawnikiem, by dowiedzieć się, czy może pozwać Matę o zniesławienie. Przypominam, że tata Maty to radca prawny, profesor nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne, specjalista w zakresie teorii i filozofii prawa, profesor uczelni na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Powodzenia, Maju!